poranny gość Radia Zachód. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dodajmy także, działa pan w Komisji do Spraw Zagranicznych w parlamencie. I trochę o tych sprawach zagranicznych porozmawiamy, ale o wpływach rosyjskich na początek, bo ten temat nie schodzi z pierwszych stron gazet. Wczoraj prezydent podpisał ustawę dotyczącą do spraw badania właśnie tych wpływów rosyjskich w latach 2007-2022. No i już wiemy, że opozycja chce zbojkotować całą tą komisję. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby przeprowadzić całą inicjatywę czy analizę tych wpływów. I tam mówi się trochę też o tym, że może faktycznie nie powinni tam się w większości znajdować także tylko politycy, ale może i specjaliści. Według Konfederacji taka komisja będzie miała znaczenie, wpływ i będzie mogła zbadać, no i przy okazji pokazać społeczeństwo, kto był pod wpływem rosyjskich sił. Zacznijmy od tego, że ta komisja będzie tylko pisowską komisją, czyli nie będzie ludzi spoza pisowskiego obrębu w tym składzie. Jest pan tego pewien? Może ktoś się wyłamie z opozycji? No, z tego co wiem, to żadna partia opozycyjna nie chce tego, a my, ponieważ mamy koło w Sejmie, w ogóle podczas samej uchwały, podczas powstawania komisji nie byliśmy brani pod uwagę, w związku z tym nawet nie możemy, jakbyśmy chcieli, nikogo zgłosić. W związku z tym wygląda na to, że tylko przedstawiciele PiSu, czy osoby wyznaczone przez PiS będą w tej komisji. No, co to oznacza? Czy to oznacza, że opozycja obawia się, że w tej komisji wyjdą jakieś, albo że ma coś po prostu na sumieniu? A może po prostu nikt nie chce brać udziału w komisji, która jest co najmniej niekonstytucyjna, a na pewno nie będzie służyła temu, żeby oczyścić życie publiczne. No tego się dowiemy, jak Trybunał Konstytucyjny sprawdzi tę ustawę. No tak, tylko komisja zacznie działać, a Trybunał może orzec za parę lat. W związku z tym komisja ma pierwsze wyroki, bo to, że komisja w ogóle wydaje jakieś wyroki, jest absurdalne wbrew jakiejkolwiek konstytucji, a co najmniej wbrew artykułowi 175 konstytucji. A to, że komisja wyda wyrok w ciągu 3 miesięcy, czyli we wrześniu, a potem ktoś może pójść do sądu i za parę lat uzyskać, że został niewinny, no naprawdę nie oczyszcza tej atmosfery. W takiej sytuacji, w sytuacji przedwyborczej, kampanii wyborczej, nie powinniśmy takich rzeczy robić, bo psuje to po prostu nasze życie publiczne. Będzie doprowadzało do tego, że ktoś, mając dostęp, bo ta komisja będzie miała dostęp do wszystkich możliwych akt, do wszystkich, a które służby specjalne robią, będzie mogła wypuszczać informacje, czy będą przeciekały informacje, które nikt nie będzie mógł potem prostować, weryfikować. No i to naprawdę będzie sytuacja całkowicie wyjęta spod jakiejkolwiek normalności, bo będzie sytuacją, gdzie ktoś będzie mógł grać aktami, będzie mógł grać jakimiś dostępami, a druga strona nie będzie mogła się bronić. Także nie uważam za sensowne powołanie takich rzeczy. No, gdyby opozycja wzięła udział w pracach komisji, to mogłaby także w tych pracach do raportu zapewne składać swoje wnioski, ale jeżeli tego nie chce zrobić, no to trudno oczekiwać, że ten raport, który ma powstać na 17 września, czy ta pierwsza część raportu, będzie on już jest z góry skazany na ataki, po prostu, że jest pod jakąś tezę szykowany. Pytanie mam następujące w takim razie, no bo skoro taki tu jest problem z tą ustawą ze strony opozycji, wróćmy do tego, co mówił sam Donald Tusk. Przecież to Donald Tusk chciał powołania takiej komisji. Dlaczego teraz nagle jest przeciwny? Nie wiem, dlaczego Donald Tusk jest przeciwny, ale wiem to, że ta komisja powstaje całkowicie wbrew konstytucji. Nie może być tak, że jakaś komisja, to nawet nie jest sejmowa komisja, bo sejmowe komisje działają według regulaminu Sejmu, a ta komisja została specjalną ustawą powołana. Więc ta komisja ma prawo do decyzji administracyjnych, co łamie naszą konstytucję. Według naszej konstytucji wymiar sprawiedliwości podlega sądom. A tutaj jakaś komisja wydaje wyroki, od których dopiero będzie można się ewentualnie odwołać. Do sądu, który sąd może... Ale komisja wydaje wyroki. To wychodzi całkowicie poza zakres naszej komisji. To mówiło Biuro Legislacyjne, to mówił Rzecznik Praw Obywatelskich, powołany zresztą przez Prawo i Sprawiedliwość. I ludzie, którzy się tym zajmują, mówią, pokazują, że to łamie zasady naszej konstytucji. Druga zasada, druga artykuł naszej konstytucji, Polska jest państwem prawa. Tak? To, że skoro łamiemy prawo przy ustawie, no to ja też nie chciałbym uczestniczyć w czymś takim, ponieważ albo według jakichś reguł postępujemy, albo uznajemy, że nie ma żadnych reguł, żadnego prawa w naszym państwie. I to znów musi sprawdzić Trybunał.
prawda? Bo... Ale Trybunał powinien to sprawdzić przed wprowadzeniem tej ustawy, a nie to, że pan prezydent podpisuje, gdyby tak było, wysyła. Gdyby tak było, to nie byłoby tej możliwości, ale prawda? Ale jeszcze powiem, dlaczego tak jest, bo jeśli by od razu wysłał do Trybunału, to Trybunał w pełnym składzie musiałby orzec, a wiadomo, że są problemy w tym Trybunale, a w związku z tym, że dopiero po podpisaniu, to Trybunał już nie musi w pełnym składzie orzec. Także dlatego to prezydent robi. Podejrzewam, że to jest, też jest gra, bo pan prezydent chce też swoich ludzi, swojej administracji na listy PiS-u wprowadzić, o czym ostatnio media pisały. W związku z tym pewnie tu jest gra między nimi, ale ta gra niestety będzie na niekorzyść Polski. Czyli Konfederacja jest przeciw Konfederacja tej, w ogóle nie jest wzięta pod uwagę w tej komisji, bo od samego początku Prawo i Sprawiedliwość uznało, że tylko kluby parlamentarne, czyli tylko oni, Platforma, Lewica i PSL mają być w tej komisji. Nas od razu wykluczyli. Czyli nie chcę pan powiedzieć, czy jesteście za, czy przeciw. Oczywiście, że jesteśmy przeciw, bo głosowaliśmy przeciw, ale Prawo i Sprawiedliwość od razu uznało, że nie chce nas w tej komisji, ponieważ jako jedni z niewielu nie jesteśmy umuczeni w nic i mamy... No, ale macie polityków, którzy prorosyjskie wypowiedzi nierzadko głosili, jak Korwin-Mikke, czy chociażby pan Braun. Oni nie głosili prorosyjskich wypowiedzi. Ich wypowiedzi były sceptyczne co wobec polityki zagranicznej państwa polskiego. To jest jeszcze dozwolone w państwie polskim, żeby jednak mieć inne zdanie niż główny nurt i pokazywać, że nie zawsze ta polityka, którą państwo polskie prowadzi, jest odpowiednia. Jeśli ktoś chce nas wpisać w jakiś obóz, no to jest jego działanie. No ale zaraz pokaże się, że według tej komisji to 90% polskich polityków, którzy nie popierają PiS-u, są w jakimś innym obozie niż w obozie państwa polskiego. Ale to o tych, te wypowiedzi nie były tylko przez członków Prawa i Sprawiedliwości krytykowane, ale to musimy zostawić, bo chciałem pana jeszcze o inne sprawy zagraniczne podpytać. Na biurka niemieckich posłów powinien trafić raport o reparacjach. Rozesłał go Arkadiusz Mularczyk, wiceminister. Pana zdaniem Niemcy ugną się choć trochę pod tą ofensywą dyplomatyczną, którą realizuje polski rząd w kontekście reparacji? Oczywiście, że nie, bo jest źle przeprowadzana. Proszę zauważyć, że właśnie chcę pokazać, w żadnym momencie żaden polityk niemiecki nie powiedział, że reparacje nam się należą. Żaden polityk, od samego lewa. Ale dlaczego? Dlaczego? To chyba od wielu lat tak się dzieje, tak, nie tylko od dziś. Pytanie dlaczego? Dlatego, że w społeczeństwie niemieckim nie ma żadnej presji na ten temat. Społeczeństwo niemieckie nie jest w ogóle przekonane, że należą nam się jakieś reparacje i nie naciska na polityków. A politycy w Niemczech nie działają inaczej niż politycy w innym kraju. Czyli dopiero pod wpływem swojego elektoratu naciskają na pewne tematy, które występują. Pod wpływem biznesu. W związku z tym powinniśmy odwrotnie robić. My nie powinniśmy do polityków te raporty wysyłać. My powinniśmy robić szeroko zakresowe kampanię w mediach niemieckich, w gazecie, w radiu, w internecie, trafiający do społeczeństwa. Dopiero jak społeczeństwo niemieckie uświadomi sobie, jakie skalę zbrodni, rozświadomi sobie, że nie dostaliśmy żadnego zadośćuczynienia w związku z tym, wtedy będzie naciskało na polityków. Wtedy ten temat będzie dla nich istotny. A my robimy całkowicie odwrotnie. Próbujemy naciskać na polityków, którzy nic z tego nie mają, dodatkowo nie mają żadnej presji społecznej. I ale to się dzieje w gazetach. W gazetach są artykuły dotyczące... A gdzie pan widział te drastyczne zdjęcia zbombardowanej Warszawy, milionów zabitych. To musimy, tym musimy trafić do społeczeństwa niemieckiego, pokazywać, co zrobili i że nigdy nie zadośćuczynili naszemu państwu. I dopiero wtedy tak naprawdę możemy do polityków uderzać. A nasze państwo robi całkowicie odwrotnie. Próbuje polityków przekonać, że mają dawać miliardy w momencie, gdzie żadnej presji społecznej w Niemczech na to nie ma. Jaki wpływ na bezpieczeństwo, na gospodarkę Polski może mieć wybór nowego, starego prezydenta Turcji? Polska pod tym względem nie będzie miała dużej różnicy, ponieważ my bezpośrednio nie graniczymy z Turcją, w związku z tym ta ich polityka nie będzie tutaj się dużo różniła. Erdogan jest bardzo skutecznym politykiem, jeśli chodzi o przeforsowanie tureckich interesów. Chociażby pokazał to przy kryzysie imigracyjnym, gdzie miliardy euro od Unii Europejskiej dostał, grożąc Unii Europejskiej, że jeśli nie zapłacą, no to parę milionów syryjskich uchodźców po prostu przepuści przez granicę. No i to pokazuje. Erdogan jest ciekawy przykładem, jak można przy fatalnej sytuacji ekonomicznej, przy ogromnej inflacji sięgającej tam kilkadziesiąt procent i tak zostać prezydentem, ponieważ... Mówi się o nim jako o dyktatorze, czy w dyktaturze takie wybory, nie, w którym jest kontrkandydat i otrzymuje dużo, tak bardzo mało mniej głosów, jest to w ogóle możliwe. To jeśli ktoś mówi o dyktatorze, to nie zna się na polityce. Dyktator nie dopuściłby do wyborów, gdzie naprawdę opozycja mogła wygrać, a mogła wygrać. Można powiedzieć o pewnych rządach autorytarnych, ale nie o dyktatorze. Rządy
autorytarne charakteryzują się tym, że jest jednak silny przywódca, ale te wybory są mimo wszystko. I tak było w tym wypadku. Co pokazuje też, że Erdogan no, prowadzi mimo wszystko skuteczną politykę. Postawił w tej kampanii jakby na trzy główne punkty. Po pierwsze, zwalczanie separatyzmów kurdyjskich, co było popularne wśród konserwatywnych Turków. Walka z całym środowiskiem, czy z agendą LGBT. No i trzecie, to walka, czy pokazanie siły tureckiej wobec Zachodu, czyli już nie pełne podporządkowanie się, tylko jednak duża asertywność. No i to mu przyniosło zwycięstwo, ponieważ Turcy jako społeczeństwo są w stanie dużo wyrzeczeń ponieść, no pokazuje to chociażby właśnie inflacja, drożyzna, ale jeśli mają to poczucie, że Turcja znowu się odbudowuje, że te neosmańskie imperium jakby znowu ma jakąś wartość, no i potrafi też dobrze balansować, co pokazuje chociażby jego polityka wobec Ukrainy i Rosji, gdzie za jego pośrednictwem ten cały kontrakt zbożowy doszedł do skutku i mógł zostać realizowany. No także Erdogan ma wiele... Czyli ma wpływ trochę na tą naszą polską politykę, jeżeli tam jest w stanie na Ukrainie trochę szyki Rosjanom pomieszać. Czy ja wiem, czy pomieszać. No po prostu gra z korzyścią dla swojego państwa. Nie patrzy się na to tak naprawdę, czy to jest z korzyścią dla kogoś innego, czy tylko najpierw na korzyść swojego państwa robi. My trochę inaczej robimy, chociażby przykład ukraińskiego zboża, który wpuściliśmy na nasz rynek, wykańczając naszych rolników. No u nas politycy jednak patrzą przede wszystkim na interes innego państwa, w tym wypadku państwa ukraińskiego, a dopiero potem na nasze. Erdogan nigdy w życiu nie dopuściłby do takiej sytuacji. Wie pan też, że ograniczają nas unijne przepisy w niektórych sprawach. Kończąc wątek zagraniczny, chciałem jeszcze zapytać o sprawy krajowe. Sejm głosował także nad tematami dotyczącymi między innymi obietnic Prawa i Sprawiedliwości i darmowych autostrad. Przy tej okazji także pojawił się ten wątek komunikacyjny dotyczący wyprzedzania się wzajemnie tirów na autostradach i drogach ekspresowych. Pan skrytykował ten pomysł. Dlaczego? Oczywiście, jeśli są dwa pasy ruchu i tiry nie mogą się wyprzedzać, to na jednym pasie ruchu otworzy się gigantyczna kolejka tirów jadących 70 albo mniej, ponieważ te tiry, nawet jeśli ktoś będzie wolniej jechał, nie mogą go wyprzedzać, co już dla transportu, każdy, który siedzi w transporcie, wie, że to jest ogromny problem, ponieważ liczy się czas pracy, który nie można łamać, w związku z tym będą tutaj ogromne problemy dla kierowców. Z drugiej strony samochody osobowe też będą miały problem, ponieważ jeśli tiry się wyprzedzają, to nie tworzą się gigantyczne kolejki tirów. W tym momencie, jak będą po jeden pas ruchu będzie praktycznie całkowicie przez tiry zajęty, na drugim pasie będą wszystkie osobówki, no to nie wszystkie osobówki jadą przepisowo maksymalnie 140, tylko jadą 100, 110 i w związku z tym nawet na tym lewym pasie nie będzie można się wyprzedzać. W związku z tym cała autostrada wcześniej czy później po prostu będzie zapchana jednym stroną tirów, a drugą stroną osobówkami, które jadą co prawda szybciej niż tyry, ale nie tyle, ile maksymalnie można. No ale co, nie ma rozwiązania? Bo i tak się tworzą korki, gdy tiry wyprzedzają, i tak się tworzą korki. Ale te korki były zdecydowanie mniejsze niż to, co będzie. Jeśli są trzy pasy, to rozumiem, że tylko dwa prawe pasy mogą zajmować tiry, jest to logiczne i niech nie wjeżdżają już na trzeci. Ale jeśli są tylko dwa pasy i jest zakaz wyprzedzania przez tirów, no to będziemy mieli ogromny problem. Czyli co, najpierw dostosowanie infrastruktury, a potem tam, dopiero... Tam, gdzie są trzy pasy, bo są na niektórych odcinkach trzy pasy, tam można takie przepisy wprowadzać, ale nie tam, gdzie są tak naprawdę dwa pasy. No bo wtedy doprowadzimy po prostu do ogromnego problemu i dla transportu jednocześnie, i dla osobówek. I z tym się zetkniemy już za niedługi czas. Proszę zauważyć, nawet w Niemczech, tak, gdzie duża część dróg już jest trzypasmowe, tam nie ma zakazów. Czy tam dwupasmowych też nie ma zakazów, bo wiedzą, czym to się skończy. Są na niektórych odcinkach, które są niebezpieczne ze względu na stan drogi czy coś, ale to tylko odcinkowe, a nie na całości trasy. No tak, tych wątków sporo po piątkowym Sejmie, bo faktycznie ustaw było dużo, ale nie zdążymy tego wszystkiego omówić. A za spotkanie bardzo dziękuję i za wyczerpujące odpowiedzi posłowi Krystianowi Kamińskiemu z Konfederacji, który był naszym gościem. Dziękuję. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.